Zespole Szkół Zawodowych imienia majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Starogardzie Gdańskim podpisano umowę, dzięki której znany japoński koncern Yamaha rozpocznie współpracę ze szkołą. To ważny dzień dla szkoły, kiedy uczniowie naszej zawodówki będą mieli dostęp do zasobów firmy Yamaha, za co bardzo osobom zaangażowanym dziękujemy, ale z drugiej strony to również przykład na to, jak ważne jest tworzenie samorządu, jak ważny jest samorząd również w edukacji, bo to jest inicjatywa, która wyszła od naszych mieszkańców, od obywateli, którzy postanowili pomóc właśnie naszej lokalnej szkole, z którą czują się związani, a reprezentują również branżę po części motoryzacyjną. To państwo parulscy, którzy zgłosili się do mnie z taką inicjatywą. Następnie zaaranżowaliśmy spotkanie z firmą Yamaha i dzięki zaangażowaniu tych dwóch stron oraz wzorowej pracy dyrekcji naszej szkoły podpisali stosowną umowę. To jest bardzo ważne. Z jednej strony skorzystają uczniowie, a z drugiej pokazujemy, jak działa lokalna społeczność i jak ludzie potrafią angażować się bezinteresownie na jej rzecz. To fantastyczny zastrzyk dobrej energii i pozytywnych wibracji. Młodzież uczęszczająca do zespołu szkół zawodowych zyska bardzo dużo dzięki współpracy szkoły z Yamahą. Uczniowie będą pracowali na sprzęcie właśnie firmy Yamaha, będą mieli dostęp do najnowocześniejszych treści, jeżeli chodzi właśnie o zakres mechaniki, które będzie nam dostarczała firma Yamaha. Przewidujemy we współpracy, w umowie, że uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w kursach zawodowych organizowanych przez firmę Yamaha i kończących się certyfikatami tej firmy. To wszystko spowoduje, że ten mechanik, który po 3 latach będzie kończył naszą szkołę, będzie mechanikiem wyedukowanym na najnowocześniejszym po prostu sprzęcie. Yamaha już zaopatrzyła szkołę w odpowiedni sprzęt, który na pewno pomoże w edukacji między innymi przyszłych mechaników. Wspieramy klasy pod naszym patronatem, również oferując pomoce naukowe, tak jak na przykład ten motorower, czy tamten silnik. I to nie koniec, będziemy oczywiście w miarę rozwoju współpracy dostarczać coraz więcej takich pomocy naukowych, na których uczniowie będą mogli się praktycznie uczyć zawodu. Patrzymy przyszłościowo i chcemy osiągać korzyść jakąś z tej współpracy, a korzyść to wykształceni uczniowie, mechanicy, doradcy serwisowi, którzy kiedyś przyjdą do nas pracować, do naszych dealerów, a może do centrali Yamaha, a może jeszcze gdzieś dalej. Koncernu Yamaha nie było trzeba długo przekonywać, że to właśnie zespół szkół zawodowych w Starogardzie Gdańskim jest najlepszym wyborem w regionie. Wykorzystując sytuację, że żona też tutaj jest nauczycielem w tej szkole, stwierdziliśmy, że coś chcielibyśmy dać zrobić od siebie, wykorzystać jednego z naszych partnerów. Porozmawialiśmy ze starostwem i dwie strony były zainteresowane. Co prawda propozycja padła na inną szkołę, na samochodówkę w Gdańsku na Elbląskiej, ale przekonaliśmy, że tutaj też jest potencjał w młodzieży i warty do wykorzystania. Tych fachowców nie ma wielu, a wiadomo, jak nie ma fachowców dużo, to można mieć odpowiednią stawkę, można się doceniać i można się rozwijać. Tego typu współpraca to naprawdę świetny pomysł. Tutaj każdy wygrywa, bo zyskuje zarówno Yamaha, jak i sami uczniowie. Ci drudzy mogą się kształcić na nowoczesnym sprzęcie, a koncern zyskuje specjalistów pożądanych na rynku pracy.